Cześć, ja jestem Cydi, a przed wami kolejny odcinek Isaaca. Dzisiaj mega szatan postacią na przykład Ewy? Czemu nie? Ewa mega szatan. A podoba mi się ten pomysł. A zaczynamy na piętrze XL. Co to oznacza? To oznacza, że mamy problem, bo... A no już na tym piętrze musimy się bardzo mocno starać o zdobycie deala z diabłem. Co nas może uratować bardzo szybko, to ten Tinted Rock. Niestety, dopóki nie mamy bomby, to się nie dowiemy, czy on nas uratuje. To, co może nas uratować, to ten Tinted Rock. Ale dopóki nie mamy dwóch bomb, to się nie dowiemy. Dopóki nie mamy jednej bomby, to się nie dowiemy, co oba Tinted Rocki skrywają. Holy Mantle też może nas uratować. Zdecydowanie, kurczę, może nas uratować, więc... Dużo rzeczy na dobry początek. Potrzebujemy jednej, jedynej bomby, która mogłaby naprawdę dużo zrobić. Jest jedna rzecz, która mnie ciekawi. Czy Razor Blade możemy używać za pomocą Holy Mantle, jeśli wiecie, co mam na myśli, czyli zdobyć sobie ten większy damage z Razor Blade'a, ale nie stracić życia, a tylko stracić naładowanie Holy Mantle. Jeśli tak to działa, to naprawdę fajnie to działa. Jeśli tak to nie działa, to szkoda. Przekonamy się kiedyś, jak będziemy mieli dużo życia, czy coś. Bo na razie to nie wchodzi niestety w grę. A no bo bym nacisnął spację i albo bym użył Holy Mantle, albo bym po prostu zginął. A zginąć to ja nie chcę. Okej, to jest ciekawe. A na razie na pewno na to pierwsze piętro wezmę Shubdawub, bo Shubdawub teraz działa dużo lepiej. A po pierwsze zadaje nasz wielokrotność naszych obrażeń. A po drugie, znaczy chyba zawsze ładowała się co dwa pomieszczenia, no ale zadaje większy damage na pewno. Jest na pewno lepszym przedmiotem niż było kiedyś. Mam wrażenie, że nawet animację ma lepszą po prostu. Cały czas bez żadnej bomby, jak mi nie wyleci ani jedna bomba, to się kurczę zdenerwuje. Szczególnie, że jesteśmy na piętrze XL. I brak ani jednej bomby byłby naprawdę niefortunny, na szczęście tak nie jest. I naszym przedmiotem jest The Body, wow. To jest dobry przedmiot, to jest zdecydowanie dobry przedmiot, który sprawia, że ja bez wątpienia w dalszą podróż ruszę już z Razor Blade'em. Zdecydowanie. I kolejna bomba, nieźle. Zaraz sprawdzimy sobie, czy Razor Blade działa z Holy Mantle, czy nie. Razor Blade nie traci nam szansy na deala z diabłem, więc możemy to sobie bezboleśnie sprawdzić. Ale już w normalnym pomieszczeniu z przeciwnikami zobaczymy, jak to działa. Nie mamy teraz Horror of Babylon, więc nasz damage jest zmniejszony, za to to jest fajne pomieszczenie. No użyję tej bomby tutaj, powinienem jej użyć tutaj, żeby mieć szansę sprawdzenia Secret Roomu. Moja wina, mój błąd, sorry. Aha. Okej, zabrało nam to życie, więc wiemy, jak to działa, tak? A nie działa to z Holy Mantle, niestety, i kolejny Tinted Rock, którego bardzo mocno chcę otworzyć. Mam nadzieję, że tak się stanie. Teraz po prostu żałuję, znaczy ja wiedziałem, że tak będzie, otwierając, używając tej bomby w poprzednim pomieszczeniu, no ale... No kusiło i kusiło i wykusiło. No cóż, lecimy na walkę z bossem. Jest nim Little Horn, znaczy przynajmniej pierwszym bossem jest Little Horn. Nie będę używał Razor Blade'a na nim, bo kurczę, to nie jest boss najtrudniejszy. Chociaż mógłbym, jak najbardziej mógłbym to zrobić. I chyba to zrobię, bo kurczę, bez Horror of Babylon to Ewa najpotężniejszą postacią naprawdę nie jest. Więc... Znaczy, sam Razor Blade nasz damage zwiększa i tak, więc... to powinno wystarczyć już na pokonanie Little Horna w miarę sprawny sposób. Raczej na tym piętrze nie ma Sacrifice Roomu. No, na pewno nie ma, bo całe piętro zwiedziliśmy już. Powoli idzie ta walka, naprawdę Ewa bez Horror of Babylon najpotężniejszą postacią nie jest startową, no ale ma Horror of Babylon, więc dzięki temu jest jedną z najpotężniejszych postaci na start. Na szczęście Little Horn ma przejawy masochizmu i lubi siebie zabijać własnymi bombami, więc to jest zdecydowane ułatwienie na tą walkę. I dostaliśmy od niego Old Bandage, czyli Sacrifice Roomy jak najbardziej nas interesują. Interesuje nas też przemiana w Horror of Babylon, nie wiem czy potrzebna, bo Pin jednak najtrudniejszym bossem nie jest. Ale skoro możemy, to dlaczego by tego nie zrobić? Magic Mushroom i Dead Cat teraz, no nie mogę.
Nie wiem, czy jest to pierwszy raz, czy drugi, czy który. Ale jest to jeden z tych razy, kiedy powiem nie. Kiedy powiem nie dla Dead Cata. Ale czy powiem nie dla Headless Baby? No to już jest interesujące. Chcę mieć deal z diabłem, czy chcę mieć Sacrifice Room? Czy chcę mieć deal z aniołkiem, czy Sacrifice Roomy? Sacrifice Roomy. Biorę Headless Baby. Sorry, Dead Catcie. Chciałbym. Naprawdę chciałbym. Bardzo. Ale nie mogę. Potrzebuję bomby niestety też. Ale takiej to ja nie mam szansy niestety znaleźć. Zajrzę jedynie tutaj. Jedna moneta. Jedna moneta. Czy coś mi może wyrzucić jedną monetę? Jedną, jedyną monetę? Ognisko dwa są tutaj. Come on, ja wierzę, że się uda. Nic? Kupa. Mucha. Ogniska. Kupy, dużo kupy. Jedna, jedyna moneta. Jak nie potrzebuję, to leci. Okej, już wiem, sorry. Nie. Chociaż czy są tu jakieś kolce? Czy są tu jakieś ogniska, które mnie mogą zranić? Są. Rozwalę to jedno. Zajrzę tutaj. Okej. Jak tu mi by nie wyleciała moneta, to bym w to naprawdę nie uwierzył. Na szczęście wyleciała, więc... lecimy zakupić bombę, jak najbardziej. Nie otworzyć Tinted Rocka to jest grzech, mając taką możliwość, więc... A więc to oczywiście zrobię. Hyc o podłogę. Bomba, kurcze, Benz. Czy była to opłacalna wymiana? Nie za bardzo. Ale spoko. No i co? Życia mamy wystarczająco, żeby rozwalić sobie na spokojnie Sacrifice Room i zdobyć oba klucze. A teraz kwestia po prostu tego, żeby taki Sacrifice Room znaleźć. Nasz damage też dzięki Magic Mushroomowi jest zdecydowanie większy. I nawet nie będąc chorą w Babylon, możemy sobie jakoś z przeciwnikami radzić. Dwa ze Spirit Hearty umieszczają nas na maksymalnym zdrowiu. Więc mam nadzieję, że uda nam się na tym piętrze znaleźć Sacrifice Room. I zacząć normalnie brać udział w podnoszeniu deali z diabłem. Zobaczymy. Nasz damage jest niezły, tak, ale wciąż jest mały. Co pokazują te epickie nietoperki, no ale one mają tego życia niesamowicie dużo, więc to jednak jest co innego niż inni przeciwnicy. Okej. Larry Junior najtrudniejszym przeciwnikiem nie jest, ale myślę, że jest wartym użycia High Priestess, żeby zdobyć sobie troszeczkę czasu dzięki temu. A przydałaby się bomba, nie ukrywam. Skrzynkę z wielką chęcią bym sobie tutaj otworzył. Dziękuję. O. Nie wiem, czy fajną rzeczą jest ten Eternal Heart. Nie wiem, czy on się przyda, czy nie. No ale podniosłem, bo czemu nie. Nie mamy żadnych Dark Bumów, nie mamy żadnych Anków, żadnego źródła regeneracji Spirit Heartów, więc możemy lecieć na razie na czerwonych sercach. Nie ma ku temu przeciwwskazań. Number 2. Robienie kupy. Podniosę, ale może nas to zabić. Number 2 to oczywiście nawiązanie do takiego powiedzenia i polskiego, i zagranicznego, że numer 1 to numer 1, czyli odlewanie się, sikanie, a number 2 to sranie, tak? Dlatego w grze Isaaca mamy number 1. Który sprawia, że nasza postać sika. I number 2, które sprawia, że nasza postać robi kupkę. Czy zdrową, to nie wiem. Jako już zatruwa ona potem całe pomieszczenie, to myślę, że nie do końca zdrową. Ale widziałem w komentarzach kilka osób, że nie wiedziało, że to stąd się wzięło. To pomyślałem, że powiem. Mimo, że jest to takie oczywiste tak nawiązanie, tak, ale... Może ktoś nie wie, może ktoś się dowie, może dla kogoś będzie to ciekawe. Właśnie w takiej sytuacji jak to, taka kupa może nam zyskać troszeczkę czasu. A ja szukam pokoju poświęceń i nie mogę go niestety znaleźć. Cały czas szukam i cały czas nie mogę znaleźć. Nie ma sensu, nie potrzebuję kasy.
Mógłbym może tam czekać w sumie z number 2, stać w miejscu i liczyć na to, że wybuchnie. Że wybuchnie właśnie tam, gdzie... A, przy donation machine. To by było ciekawe. Ale nie wiem, czy my stawiamy to w pomieszczeniach z przeciwnikami, czy w normalnych pomieszczeniach również. No niestety, sacrifice roomu na tym piętrze brak. Szkoda. O, jak pięknie. O, jak pięknie. Mogę się trafić. Co z tego? Mamy deala z diabłem, mamy Roid Rage'a. I Cambion Conception jak najbardziej fajnym przedmiotem jest. A szczególnie, że tak czy siak Health Upa dostaniemy, jak tylko wejdziemy na kolejne piętro. Więc można powiedzieć, że taki darmowy Cambion Conception. A jak już będziemy korzystać dużo z Sacrifice Roomów, jeśli tylko takie znajdziemy, no to też dużo rzeczy dostaniemy dzięki Cambion Conception. Czy jakkolwiek ten przedmiot się nazywa. Prawie na kolce wszedłem, na szczęście mam Holy Mantle. A skoro mam Holy Mantle, to mogę zrobić coś takiego. Mogłem to też zrobić z drugiej strony i nie marnować bomby, ale wpadłem na ten pomysł za późno. Mogę zrobić też coś takiego. Pamiętajmy o tym, bo to zdecydowanie ułatwia nam nasz pobyt w piwnicy i innych rzeczach, które znajdują się pod pokojem Isaaca. Okej. To było głupie, ale wyszło i tak na nasze, a więc jest spoko. Okej, a więc w pomieszczeniach bez przeciwników też możemy to stawiać. I naprawdę czasu mamy dużo i bez problemu sobie zdążymy. O, były koło siebie, mógłbym ładną reakcję łańcuchową zrobić. Niestety nie wyszło. O, coś mówiłem, aha, że z czasem stoimy świetnie. Okej, tutaj mogę tak na... No, Holy Mantle, przedmiot fantastyczny, tak? Chyba każdy o tym wie. A, nie chciałem tego robić, ale jak już poszło, to poszło. Kupię placebo albo to... Nie kupię nic. Nie kupię nic, po prostu. Nie było tam nic nadzwyczajnego. Więc zostańmy przy tym, co mamy. Nie chcąc oberwałem tutaj, bo patrzyłem akurat na mapę. Patrzyłem na mapę, żeby sprawdzić, czy aby na pewno odwiedziliśmy wszystko. A nie, nie odwiedziliśmy wszystko. Szukamy Sacrifice Roomu, szukamy Item Roomu. Więc to musimy zrobić. Wiedziałem. No, number 2, jeśli pamięta się o tym, że się ma i się skupia na tym, to jest fajny przedmiot, szczególnie jeśli ma się duży damage. I jak początkowo nie wiedziałem, czy go podnosić, czy nie, to jak widzicie, robi niesamowitą robotę dla nas teraz. I fenomenalnie się tutaj sprawdza. No właśnie. No, czyści nam pomieszczenia w ułamku sekundy po prostu. Gdy tylko do nich wejdziemy. Nie wiem, czy to kwestia szczęścia, czy skilla, czy... A ten przedmiot po prostu jest dobry. Ale działa to naprawdę fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Szczególnie, że te kupy robimy co kilka sekund. Niesamowicie szybko. No i się zaczyna. A... Tylko, że zanim się zaczyna, to wypadałoby pokonać bossa jednak. A, pokonać bossa, żeby mieć szansę na deala z diabłem, tak? Bo granie na Sacrifice Roomie taką szansę by nam mogło odebrać. I raczej by odebrało. Nie jestem pewny, czy tak to działa, ale... Na 80% tak to działa. Aquarius... tam. Zagram kilka razy, tak? Potem się dopiero wrócę. Zobaczymy, jak pierwsze użycia nam zadziałają. Moneta, dwie monety, spoko na początek. Gugu gówno i moneta kolejna. Czerwona skrzynia z Gapim. O. No i teraz człowiek żałuje, że nie podniósł wcześniej Gapiego. Ale gdyby podniósł wcześniej Gapiego, to by nie miał szansy na Mega Szatana. A jakby nie miał szansy na Mega Szatana, to nie byłby zadowolonym człowiekiem. Więc, oj. Tu mogę jednego Soul Hearta złapać za darmo. Mogę też rozwalić to, czego wcześniej nie wiem, czemu nie zrobiłem. Niestety nie wypadło nam nic ciekawego z tego. Mogę kupić jednego Soul Hearta ze sklepu. Czego nie zrobię, bo to nie ma sensu. A no i zawalczmy z naszym bossem. Jest nim Dark One. A boss nie najłatwiejszy. Jeden w sumie z trudniejszych bossów, chyba Cavesów.
I jak już lato, to Headless Baby też będzie tutaj troszeczkę bezużyteczne. A ja będę starał się ogólnie trzymać blisko niego, żeby number tu po prostu działało. Jak na razie na kupy F ci się robić nie chce, szkoda, bo by się przydało. Może jakieś inne kryteria trzeba spełniać, żeby te kupy robić? Nie sądzę, może myślę, że po prostu to kwestia braku szczęścia czy czegoś, czy boi się w ciemności robić tego. Okej, troszeczkę czasochłonna walka, ale zaraz będzie po wszystkim. No, number tu przestało działać po prostu. Z jakiegoś powodu. Raz zadziałało, potem przestało, trudno się mówi. Health upa jak najbardziej podnosimy i lecimy na dalsze przygody w Sacrifice Roomie. Jak najbardziej spokojnie sobie oba klucze znajdziemy. Nie będzie to jakimkolwiek kłopotem dla nas. Więc lecimy. Okej, wracamy do Madzi. Co ja miałem teraz zrobić? Miałem chyba pograć na tym, tak? Czy nie? Chyba tak, mam nadzieję. Okej, wyleciała nam moneta i skrzynka. Okej, już kilka razy graliśmy, dobra. Musiałem zrobić sobie przerwę, czasami muszę zrobić sobie przerwę od gry. Nie mam co na to niestety poradzić. Czasem po prostu trzeba. To powinna być już fala z aniołkiem pierwszym. Więc na spokojnie. W sumie może mam taki pomysł, żeby od razu drugiego aniołka odpalić. Nie wiem, czy to pomysł jest dobry. Znaczy, w gruncie rzeczy pomysł polega na tym, że staję na przycisk, biorę Soul Hearty i przychodzę w Horror of Babylon. A co? W sumie mogę teraz... A nie, muszę ich pokonać obu. Zapomniałem o tym. Fuck. Nie do końca to przemyślałem, ale... jeden aniołek już nie żyje. Troszeczkę stratnie z życiem na tym wyszedłem niestety. Nawet bardzo, ale tyle tych Soul Heartów tutaj leży i tyle życia na tym piętrze też zostało, że nie powinno być to żadnym kłopotem. Ważne, że klucze zdobyte. Kolejne naciśnięcie to jest chyba przeteleportowanie już do Mega Szatana, tak? Bo już raz ten błąd popełniliśmy, co nas zabiło, więc nie popełnijmy tego błędu po raz kolejny. Byłoby bardzo dobrze. Tego życia nie będę podnosił, bo nawet nie mogę tam wejść. W sklepie raczej nic nie było. Lecimy na depcy pierwsze, mamy 3 minuty, mamy bardzo małe szanse na zdążenie do boss rusha, ale mamy bardzo duże szanse na zdążenie ukończenia tego challenge'a, czyli pokonania Mega Szatana, a to się, kurczę, w tym momencie liczy. Nie będę w tym pomieszczeniu używał Horror of Babylon, czy tam Razor Blade'a po prostu, tak? Bo Chubb jest bossem, którego mogę na spokojnie pokonać. Jak będę w jakimś trudniejszym pomieszczeniu, mogę użyć Razor Blade'a, żeby i zdobyć Horror of Babylon i większy damage dzięki Razor Blade'owi, który cały czas nie wiem, jak do końca działa. Cały czas zapominam, żeby to dokładnie sprawdzić. Wydaje mi się, jestem niemal pewny, że zwiększa po prostu nasz damage na jedno pomieszczenie, ale po prostu mogę się mylić i w ogóle. Czy ja mam jakąś formę pyromaniaka czy coś w tym stylu, bo ja mam wrażenie, że cały czas obrywam i nic mi kompletnie nie jest. Nie wiem, bo... Aha, mam Holy Mantle, no tak, jasne. Mam nadzieję, że przerwa sprawi, że... No, że troszkę nie pamiętam, co tu się w tym podejściu działo. Ale mam nadzieję, że będzie mi w miarę spoko szło. Jakie zło tutaj się stało. Ale to nie problem. Bo już po wszystkim dwie złote skrzynki z wielką chęcią otworzę. Kluczy nam na chwilę obecną nie brakuje. I co jest fajne, to że Madzią bez Horror of Babylon i tak robimy przepiękny damage. A gdy tylko użyjemy Razor Blade'a i czy Horror of Babylon, to naprawdę jest już coś potężnego. Więc... No, jest to naprawdę fajne podejście. Spróbujmy tego nie zepsuć. Boss rush raczej w grę nie wchodzi, więc mogę sobie nawet odpuścić i się za bardzo nie śpieszyć już. Tak mi się wydaje. No cześć, to jest pomieszczenie, myślę, w miarę warte użycia Razor Blade'a, ale jak już jest po nim praktycznie, to jednak nie było warto.
nie da rady tu wejść w żaden sposób, chyba że jakiegoś hangdmana byśmy znaleźli, czy jakąś inną formę latania. Nie powinienem na nich czekać. Mam w końcu Holy Mantle. Mogę to Holy Mantle wykorzystywać, żeby szybciej się zabierać za tych przeciwników, tak? Dam się trafić dla Holy Mantle, ale to nie jest w końcu żaden problem, tak? Kolejny Tears Up, naprawdę świetnie. No to przedmiot najlepszy nie jest akurat, ale wciąż samo podejście wygląda genialnie. Czekałem właśnie na ten moment, aż wybuchnie mi number two. Naprawdę nie wiem, czy jest to pierwszy raz, czy który, ale podoba mi się to, jak działa, kurczę, ten przedmiot. Jak działa number two. Jestem naprawdę pod niemałym wrażeniem. Liczyłem na to, że to będzie inny boss i że użyję jakoś tutaj skutecznie def. No ale nie wyszło. No dobra, użyjmy tego Razor Blade'a raz, dwa, trzy, cztery po prostu. Nic nie stoi na przeszkodzie, a nasz damage zwiększył się wielokrotnie. Jak najbardziej. Jak najbardziej z diabłem chcemy. Niestety tego akurat nie chciałem, ale no niestety takie te deale z diabłem w tej grze są. Okej, mamy Holy Mantle, więc nie mamy problemu. Zajrzałbym do sklepu z taką kasą i w sumie to zrobię. W sumie naprawdę zajrzę do sklepu, jak nigdy, kurczę, to zrobię. Poszukam sklepu i z chęcią do niego zajrzę. 70 monet, głównie kwestią wpłacenia po prostu kasy. Bo brakuje nam tej kasy, znaczy nie brakuje nam kasy w Donation Machine, ale gdy mamy możliwość, dlaczego by nie wpłacić, tak? Bardzo często wypłacam tą kasę, więc gdy mamy możliwość wpłacić, gdy nie stoi absolutnie nic na przeszkodzie, to dlaczego by nie? Powinienem zebrać tamtego klucza, mam nadzieję, że nie zapomnę o tym. Okej, dwóch was zostało? Okej, okay. Ja wrócę się teraz po prostu po ten klucz, co by nie zapomnieć w przyszłości. Okej, właśnie czekałem na number two. Dwa number two i powinno być po wszystkich, poza tym czempionem może. A nawet i z czempionem. Znaczy czempion po naszym syfie się przebiegł i przez to chyba głównie zginął, no ale jednak. Mam tyle słuchartów teraz, że aż nie mogę ich podnosić. A jak już jest to ostatnie pomieszczenie na tym piętrze, to mogę zrobić coś takiego, mimo że absolutnie mi się to nie przyda. Bo akurat do tych przeciwników... źle zrobiłem, ale na szczęście wyszło na dobre. Ale powinienem najpierw zajrzeć do sklepu, szczególnie, że mamy tutaj to. No kupiłbym Car Battery, ale nie wiem, do czego mi się ono miałoby przydać. Znaczy, nie wiem, czy z Razor Blade'em by mnie to po prostu nie zabiło. Czy po użyciu spacji stracilibyśmy dwa serca i zyskali jeden damage up? Czy stracilibyśmy dwa serca i zyskali dwa damage upy? Czy stracilibyśmy jedno serce i zyskali dwa damage upy? Czy... jest jakaś inna opcja? Stracilibyśmy dwa serca i jednego damage upa, to by było słabe. I dlatego też nie chcę tego podnosić. Jeśli tak, to działa. Okej, panie Pride, nie boję się ciebie. Myślę, że nie ma sensu czekać. Chorą w Babylon po prostu możemy być cały czas. Dostaliśmy jeszcze Incubusa od Cambion Conception, co no, teoretycznie zwiększa nasz damage dwukrotnie. Nie do końca dwukrotnie, ale w dużym stopniu. A Leech to również zasługa, myślę, Cambion Conception. Tak się przynajmniej domyślam. Ślepy zaułek. Czy coś jeszcze? Headless Baby normalnie sami podnieśliśmy, chyba. Ale reszta to jest kwestia Cambion Conception i tego Sacrifice Roomu, więc nieźle. To wyszło. Już chciałem tu swoją muchę strzelać. Zanim się zorientowałem, że ona jest po mojej stronie. Krampus. No niekoniecznie chciałem z tobą walczyć teraz. Ale jak już się spotykamy, to bym przygarnął w sumie Lamp of Coal. No jak nie chcesz mi dać, to nie. Mówi się trudno.
A tak, z czasem stoimy źle, ale od teraz tak naprawdę możemy pędzić do przodu. Mamy... no, życia nie mamy dużo, wbrew temu na, jak to wygląda, to tego życia jednak mamy... no, tak naprawdę 4 serca użytkowe, bo resztę przeznaczamy na chorób Babylon, więc... potrzebujemy bardzo mocno deal z diabłem, bo jeśli takich nie dostaniemy, no to będzie trzeba się przestawić na czerwone serduszka w przyszłości tego podejścia, na odpuszczenie chorób Babylon, a tego bym naprawdę nie chciał, ale jeśli do tego przyjdzie, no to nie mam wyboru. Weźmy ze sobą The World po prostu. Użyjmy oczywiście Razora tak, żeby wrócić do chorób Babylon, bo ten damage jest naprawdę... no dwa razy większy, tak? Czy tam półtora, ale wydaje mi się, że jest dwa razy większy po prostu, gdy jesteśmy chorób Babylon. A to jest, kurczę, dużo większe. Tak, podwójny damage ma duże znaczenie. Szczególnie, że jeszcze mamy tego Inkubusa, to ten damage robimy poczwórny. No i wygląda to nieźle. Co to jest za chore pomieszczenie? Dwa duże pomieszczenia obok siebie. A czy tu są same piny? Tak jest, myślałem, że jeden Filozofosus się tu zaplątał. No ale nie. Tak czy siak. Jest to bardzo łatwe pomieszczenie i zaglądamy do pokoju za dwa klucze, a w nim znajdujemy głowę Keepera. Przyjemny przedmiot. Nie wiem, czy on daje dużo poza tym, że daje nam kasę. Jeśli daje tylko kasę, to tak se, ale wydaje mi się, że coś tam jeszcze daje. Nie pamiętam dokładnie, ale nie jest to w tej chwili rzecz najważniejsza. No i nie wysłać mi tylko maszynki, dziękuję. No nic tu nie ma ciekawego. A Box of Friends jest spoko, ale nie potrzebujemy tego. Reszty nie możemy kupić, bo bateria... znaczy, baterii nie możemy kupić, tak? Już nie pamiętam, co tam było. Nic ciekawego w każdym razie. A tu już mamy nasz item room. Wydaje mi się, że głowa Keepera jednak coś robi, poza tym, że daje nam no, kasę. Ale nie jestem pewny. Zawsze jak ten przedmiot podnoszę, to myślę, spoko, przedmiot fajny. Ale czy faktycznie jest tak bardzo fajny, to nie wiem, nigdy. Mimo, że sprawdzałem to pewnie z milion razy, to po prostu nie pamiętam. Tu. A skrzynka taka se jest. Nie jest to przedmiot najlepszy na świecie. Czy przedmiot, który wygra nam podejście, ale jest to przedmiot, który zawsze warto mieć. Bo na pewno w niczym nam nie przeszkodzi. Ale też nic nam nie da. Może klucze nam da. Ale to jest jedyne, no czego moglibyśmy od tego oczekiwać przedmiotu. A, oła, jak mogłem oberwać. Jak mogłem jeszcze raz oberwać. Wiem, że mogłem użyć tutaj Holy Mantle, jasne, wiem, ale nie chce mi się po prostu. Razor, ładnie. No zaz będziemy mieli na 9. Będziemy byli, tak. Na 99 monetach. Ale czy są one nam potrzebne? No niekoniecznie. Co na pewno pod... dobra, nie podniosę klucza, skoro nie chcecie mi go dać. Kurczę, całe piętro zwiedziliśmy. Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Myślałem, że ledwo zahaczyliśmy o sklep, zahaczyliśmy o item room i na speedrunie doszliśmy do końca. A my całutkie piętro, każde jedno pomieszczenie zwiedziliśmy. Ale jest to w miarę... dobra, nie jest to w miarę małe piętro. Po prostu my dosyć szybko je robimy. Znaczy też nie szybko, no kurczę, z 5 minut tutaj spędziliśmy. Ale wydaje się to szybkie, nie wiem czemu. No, znaczy Polaroid oczywiście. No, deala z diabłem niestety znamy, a co to oznacza? To, że na kolejnym piętrze deala nie będziemy mieli. Prawdopodobnie. Szkoda. Ale na łumbie drugim tak czy siak powinien być, więc spoko. Curse of the Lost oznacza, że moja karta World mi nic nie daje kompletnie, niestety. Nareszcie. Okej. Okay. No, takie skrzynki to ja oczekuję, po mam skill. Używałbym tutaj też bomb, żeby przyspieszyć sobie troszeczkę tą podróż po tym piętrze, ale też no...
A nie mamy mapy, nie do końca wiemy, gdzie chcemy się udać i tak dalej, więc... A nie ma to też za bardzo sensu, po prostu modlimy się o to, żeby nie trafić na milion ślepych zaułków, co właśnie robimy. Więc ja stąd powoli uciekam. A stąd przyszliśmy? Nie, tu nas jeszcze nie było. Jest to, miejmy nadzieję, droga dobra do bossa, tak? Okaże się to wkrótce. Nawet bez chorób Babylon sobie tutaj radzę. No ale... No, problem jest w tym, że mamy tak ogromną ilość pustych czerwonych serduszek, tak? Niezapełnionych zbiorników na te czerwone serca. I to jest naprawdę spory problem, bo... No to oznacza, że mamy tylko 4 życia, tak? 4 serca i... I może wygląda to na serc 12, tak? Na zapełniony limit i w ogóle... To w praktyce tak nie działa, niestety. O, nie widać bossa na horyzoncie. I wiele dróg tutaj też jest. Chodźmy w lewo w takim razie. Zdążę? Prawie, ale jak się wychyli, to od razu zginie i nie zdąży nawet strzelić. To jest dobra pigułka. Czy my mamy w ogóle PhD? Nie, ale same dobre piłsy znajdujemy. Z jakiegoś powodu. Statystyka szczęścia raczej nie wpływa na to, więc po prostu mamy farta. No, tyle tych soul heartów tutaj wszędzie leci w ogóle, których nie możemy wykorzystać, a chcielibyśmy je wykorzystać. Ale niestety, brak deali z diabłem dobrych, no tak się skończył. Tak się kończy. I granie z diabłem. Ja mam placentę, czy co? Nie wiem, co mi dało życie teraz. Ale życie mi się zregenerowało z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Szczerze mówiąc. Mamy bossa, nice. Udało nam się dosyć sprawnie znaleźć. Czego się nie spodziewałem, jak już nauczyła mnie praktyka w tej grze. A jednak, raz się udało chociaż. No. A lecimy, nie ma na co zwlekać, conquest. A robimy się chorob Babylon. Robimy się mega mocni. Nie wiem, jakim cudem tego wszystkiego uniknąłem, ale jakoś dałem radę. A kuc byłby spoko, ale zostajemy z Razor Blade'em, bo kurczę... No na razie opieramy się bardzo mocno na chorób Babylon, mimo wszystko. Latanie byłoby spoko, ale jednak... Co chorób Babylon, to chorób Babylon, jednak. Jednak. Nie ma sensu tego używać, bo ja nie chcę health-upa kolejnego. Ja nie chcę, jak nigdy nie chcę health-upa żadnego. A, licz nam do serduszko, no dobra. Już wiem. Eve Bug? Byłby spoko, ale... Byłby gorszy od Razor Blade'a, no bo kurczę... No my kasy nie potrzebujemy. Potrzebujemy... No damage'a też nie, tak? Ale jednak damage bardziej wykorzystamy niż kasę, która jest w 100% bezużyteczna dla nas. Gdy mamy jej 99. A pils jakiś nam wyleciał. Nie zauważyłem go wcześniej. Bo od razu poleciałem dalej. Okej. Okay. Kończą się nam soul hearty. Bo to pomieszczenie troszeczkę mnie zniszczyło. A co to oznacza, że lecimy na czerwonych sercach na razie. Przez jakiś przynajmniej czas. Kolejny health up. No jak już się bawić, jak już tak robicie. No to proszę bardzo. Proszę bardzo. Wystarczy? Nie powinienem tej kasy nawet podnosić. Mogę jeszcze raz zagrać. Miejmy nadzieję, że to nie doprowadzi do mojej śmierci. A może? No nie. Znaczy, podniosę sobie to Child's Heart, bo kurczę, serduszek mi nie potrzeba. Znaczy, kasy mi więcej nie potrzeba. Już jak mówiłem wiele razy. Ale cały czas jestem przy tym. Curse of Darkness wbrew pozorom jest naprawdę irytujące i... Sprawia, że naprawdę ciężko się unika tych pocisków czasami.
ciężej niż zwykle, jakoś tak refleks po prostu wolniej działa, czy coś takiego. A tu kamień jest, ja próbuję iść, czemu nie idę, co się dzieje? A to kamień mi niszczył życie. Okej, cofnijmy się, żeby nam się Holy Mantle odblokowało i żebyśmy mogli zajrzeć do Curse Roomu i zdobyć sobie darmowe serducho. Niech będzie. No i czy znowu uda nam się znaleźć od razu dobrą drogę do bossa? Miejmy nadzieję. No zbierajmy te serce. O, Bamfriend! Cześć kolego. Miło cię widzieć, żebyś wiedział, że miło cię widzieć. Au. No ale problem polega na tym, że kurczę... Nie mam co zrobić z twoimi soulheartami, no bo nie dostaję diabłów. No, ja mam miliard tych... Mam miliard tych soulheartów, cały czas mi lecą z każdego możliwego miejsca. Tylko, że ich używać po prostu nie mogę. To było złe. Ale co z tego? Soulhearty czekają. Więc je bierę. I lecę dalej. Duże pomieszczenia. Wejdę do niego, bo jeśli jest duże pomieszczenie, to bardzo często oznacza ono dobrą drogę dalej. Nie zawsze oczywiście, ale jednak naprawdę w miarę często. Jeden gergling gdzieś tu się czai jeszcze. No. Magis Faith. No nie skorzystam. No ale wychodzi na to, że będziemy musieli no lecieć na tych czerwonych sercach i tak to się po prostu skończy. No. Skoro los tak chciał, no to nie mogę nic poradzić. Mamy już naszego bossa. Mam nadzieję, że gdy stoi w miejscu, to number 2 nie zadziała. Bo nie zdałbym rady uciec, ale tak czy siak Holy Mantle by mnie uratowało, więc w czym problem? W niczym problem. Okej, Holy Mantle stracone. A ja nie mam tak dużo czerwonych serc, więc... Nie jesteśmy w tak niesamowitej sytuacji, jak mogło się to wydawać. Jesteśmy w gorszej sytuacji. Jesteśmy w niefajnej sytuacji. Ja wrócę się teraz. Znaczy, najpierw wezmę deala z diabłem. I jak najbardziej podniosę oba deala z diabłem. Wszyscy? Wszyscy. I teraz. No, pozbieram te soul hearty, to wszystko, co zostało, tak dla mnie. Ale no, troszeczkę tego natraciłem. Tego życia. No ale to kwestia po prostu tego, że no... Opieram się na soulheartach i tylko i wyłącznie. No cóż, lecimy po prostu na kolejne piętro. Mamy Bamfrienda. Mamy... Dużo rzeczy, które działa na naszą korzyść. Więc katedra. Więc katedra, witaj. Użyjemy sobie oczywiście karty świata. The world. A no tak, wiemy gdzie jest nasz boss, wiemy gdzie jest Curse Room, te dwie rzeczy jak najbardziej sobie odwiedzimy. Nasz damage nie należy do najbardziej niesamowitych, jest przyjemny, ale to tyle. O, item room, znaczy secret room, o, jak najbardziej również jest wart odwiedzenia, znaczy taki się nie okazał, tak, ale odwiedzić jednak wypadało. Użyjemy sobie Razor Blade'a, żeby wrócić do Chorów Babylon. No ale póki mamy tego jednego czy dwa soulhearty, to mogę to robić. Jeśli przestanę mieć te soulhearty, no to będzie gorzej. Ładne rzeczy lecą. Daddy, nie. No weź tu tego unikaj. Na szczęście nasz damage jest na tyle duży, że to nie jest taki ogromny kłopot. Ale wciąż irytuje. 4-4, to znaczy błąd 404. To nie jest mój ulubiony przedmiot, więc szybko wyjdź, zanim to będzie już damage. A więc zostanę po prostu z tym Child's Heartem. Jeśli będzie trzeba opierać się na czerwonych sercach, no to Trinket jak najbardziej się przyda. Okej, greedy tutaj są. Nie wiem czemu zauważyłem je dopiero teraz. Aha, przez to, że fistulą walczyłem, tak? Dwa greedy i fistula w małym pomieszczeniu, no to kurczę, chaos jest niezły. Dzięki za wyprzedaż steamową, zawsze w najlepszym momencie. Naprawdę, naprawdę... Dziękuję za dobroć. Agro dla mnie.
Okej, auć. Mamy Eos Rune. Ale czy to nam coś da? Nie? Goathead. Wspaniałe przedmioty. Naprawdę wspaniałe przedmioty. Szkoda, że nie jesteśmy na połówce serduszka, bo mielibyśmy Polaroida. A tak niestety musimy sobie radzić bez tego. Oj, to był losowy atak, którego się nie dało uniknąć i zaraz zginę. Eos nie działa na walce z bossem i nie żyje. Ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Do widzenia Państwu. Do widzenia Państwu.